Arcybiskup, metropolita Sławoj Leszek Głuś to jest dla mnie osobiście kapłan kompletny, bo z jednej strony książę kościoła, intelektualista po Sorbonie, doktorant Watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich, piastujący wiele odpowiedzialnych urzędów w Episkopacie Polski. Sam jako prezes telewizji honoruję podpisane z Episkopatem porozumienie o współpracy z telewizją, które w imieniu Episkopatu podpisał 8 lat temu arcybiskup Głódź, ale też kapłan z ludu, ksiądz z ludu, urodzony na Białostoczyźnie, krajan błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, człowiek, który odbywał normalną służbę wojskową, zwykły żołnierz, alumn, potem ordynariusz, biskup polowy i człowiek, który jest bardzo bliski swojemu kościołowi. Zawsze z nami tutaj w Gdańsku w najważniejszych chwilach, rocznicy sierpnia 80 roku, wielkiej tradycji solidarnościowej, wszystkie obchody grudnia, wielki orędownik pamięci żołnierzy wyklętych, niezapomniany pogrzeb po 70 latach Inki i Zagończyka. Niezapomniana msza w tym miejscu, w katedrze oliwskiej, w archikatedrze 10 kwietnia w 2010 roku, w ten wieczór, kiedy przyszło tutaj kilkanaście tysięcy ludzi, nie można się było pomieścić, ale wszyscy instynktownie czuli, że trzeba być tutaj razem z pasterzem gdańskim, kiedy się wydarzyła katastrofa smoleńska. Krótko mówiąc, kapłan kompletny i absolutnie taki dla nas.